Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajemy w World of Zin. Ja jestem Julius Wandel, jak zwykle będę waszym gospodarzem. Zaczynamy nową sesję nagraniową, więc ja szybko chciałem sobie zobaczyć, kto czym bije, bo ostatnio miałem jakieś takie dziwne wrażenie, że nasi bohaterowie mają słabą broń. I o ile magowie to jeszcze mogliby ok, bo oni rzucają, będą i tak rzucać czary. Przynajmniej na te słabsze, na tych silniejszych wrogów, nie? Z kolei Stefan mógłbym Stefanowi zorganizować jakąś lepszą broń. No ale dobra, póki co na razie zajmijmy się tym oto lochem, który jest przed nami. Jest to... No właśnie, jak to się nazywa? Golem Stone of Admittance, czyli po prostu... A zresztą to będzie zaraz widoczne w tym, jak wejdziemy do środka. You have the proper stone. I'll open the door. Go ahead. I oczywiście klasycznie znowu nam się muzyka ściszyła, gdy tylko strażnik zaczął mówić. Ja nie wiem dlaczego tak się dzieje, podejrzewam, że to jest po prostu jakaś wina. No... wina, podejrzewam, że to jest po prostu tej wersji, w którą gram, bo widziałem na przykład, że na zagrajmy z wersji takiej klasycznej dyskietkowej, nie gogowskiej, tylko ściąganej z dziwnych różnych stron, właśnie tego efektu nie ma. Trochę to mnie to martwi. A dobra, dzień czarostwa rzućmy. Dobra. Pozbądźmy się tego. W ogóle możemy sobie przełączać, nie? Pomiędzy widokiem z trybu oka czarodzieja i klasyczną mapą, gdzie eksplorujemy. Dobra, chodźmy do przodu. Aha, no dobra. No dobra. Plakietka na podstawy statuły głosi: rozwiąż drewno, jest jak drzewo. Solve the wood, it's like a tree. Cut the branches and return to me. Czyli musimy rozwiązać zagadkę drzewa i uciąć gałęzie. Nessie's stone is full of blocks. Push them around, explode six rocks. Last is iron. There is a key. Set the tumblers and you will be free. Tak, czyli tutaj nam już mamy informację o tym, że mamy do czynienia z zagadką. I tak, tu jest chyba drewno. Plakietka u podstawy statuły głosi: dom drzew, czy tam dom drewna. Generalnie chodzi tutaj tak. Mapa nazywa się, ten loch nazywa się Golem Dungeon, czyli loch golemów. Mamy tutaj motyw z golemami kamiennymi, drewnianymi, żelaznymi. No i potem jeszcze będą inne, nie, o których nie będę na razie wspominał. Ogólnie rzecz biorąc, to jest loch, gdzie jest dużo zagadek. Teoretycznie musimy go rozwiązywać, ponieważ mamy już 6 królewskich megakredytów, czyli de facto jakbyśmy rozwiązali zadanie główne tej gry, to byśmy mogli właśnie te królewskie megakredyty wykorzystać, żeby po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia od... od
Rodowniczego Królewskiego. Znaczy od, boże, Drodzy Królewskiego, budowniczy będzie mógł nam wykopać lochy. Właściwie odsłonić te lochy, nie? Dokonać wykopalisk pod naszym zamkiem w Newcastle. Sam loch golemów jest nieobowiązkowy. To znaczy, jeżeli brakuje nam kredytów królewskich z jakiegoś powodu, to właśnie też je tutaj znajdziemy. Ogólnie w World of w Might and Magic 4, konkretnie tutaj w tej części, jest kilka takich nieobowiązkowych podziemi, do których się damy, ponieważ tam znajdują się dosyć silne potwory. Goleby też są silnymi potworami i w związku z tym dają dużo doświadczenia. Tylko też ja będę chciał Golemy dają w ogóle 5 kredytów te drewniane, nie? To znaczy 5 klejnotów. Dlatego też ja będę chciał te wszystkie dodatkowe lochy podziemia odwiedzić, zanim w ogóle trafimy do... Znaczy, zanim w ogóle ruszymy wątek główny, tak? Chodzi o to, że chcę stanąć do walki z głównym bossem gry, jakim jest oczywiście Lord Zin, jakby się nikt z was jeszcze nie domyślił, ale właśnie z nim do walki chciałbym stanąć właśnie w minimum, z minimum 20 poziom doświadczenia u każdego z naszych bohaterów, w sensie maksymalnym poziomie. Ja już mówiłem, małe kredyty, nie? Mega kredyty. Wezmę z końkarskiego obowiązku. Wezmę. Nie można ich niestety ani sprzedać, ani oddać, ani nic z nimi zrobić. Trochę szkoda, ale z drugiej strony też jak je grałem, to... A nie, dobrze. Dobra. Jeszcze raz. Jak ja grałem ostatnio, to właśnie też wszystkie mega kredyty zbierałem, mimo że nie były one potrzebne do ukończenia gry. Okej. Ktoś może pewnie zapytać, ale no po co w takim razie je zbierać, nie? No, nie będzie miał racji, nie? Po co zbierać, ale ja powiem tak, ja wolę wiedzieć, że coś mam zebrane, niż zastanawiać się, czy to zebrałem, czy nie. Więc no, taka już moja natura chomika tego typu tytułach i grach. Dobra. Ja specjalnie odsłaniam to pomieszczenia tutaj, żeby wam coś pokazać, ponieważ ta część nazywa się Dom Drzewa, nie? I tam była wskazówka, żeby odciąć gałęzie. Żeby można było przejść dalej. Ja nie wiem do końca, czy tak naprawdę trzeba to zrobić, czy nie, ale wolę to zrobić, bo... W sumie nigdy nie sprawdzałem, co się dzieje, jak się tego nie zrobi. Oczywiście na nagraniu tego nie będę robił, ale nie, dobra, nieważne. Jeszcze tutaj zróbmy sobie eksplorację. Czy wszystko mamy? Chyba tak, mamy wszystko. Jak widać, to się takie mamy tutaj, że będzie to lepiej widać. Jak to odsłonię. O, właśnie. Mamy tutaj część, nie? Jeszcze.
O, właśnie, żeby było wszystko widać. Mam tutaj część... tą lochu... takie jakby niby drzewo, nie? Tu mamy gałęzie... No i było... a tu pień, nie? A tu pień. Pień, gałęzie. Jeszcze raz. Kurde. Pień. Gałęzie, nie? Nieważne. W każdym razie chodzi o to, że musimy właśnie te gałęzie odciąć. No i co my tu musimy zrobić? Ano musimy zrobić takie cóż. I wola Boga, jesteśmy zamknięci, koniec gry, musimy odinstalować grę. Tylko, że nie. Bo nie jestem pewien, czy tu działa jump. Ty masz jumpa. A jump nie działa. Ale zadziałałby Lloyd's Beacon. W sensie, jakbyśmy postawili Lloyda. No, na szczęście też zadziała jeszcze inne zakręcie, o którym za chwilę wracamy. Za chwilę użyję. Mianowicie zadziała tutaj teleport. 3. Niech będzie 3. Kupimy to samo po drugiej stronie. I pyk, proszę bardzo. I cyk, dwójeczka. No. Trzeba uważać z teleportem, ponieważ oczywiście możemy maksymalnie do 9 pól się tak teleportować, ale jeżeli wylądujemy w ścianie, albo co gorsza, jeżeli jesteśmy w chmurach i wylądujemy no, w miejscu, gdzie chmur nie ma, no to mamy... Znaczy nie, w przypadku chmur to po prostu lądujemy i ten... z dużymi obrażeniami na ziemi, a w przypadku właśnie, jeżeli teleportujemy się do ściany, w ścianę, no to... No to game over, tak? Drużyna nam ginie momentalnie. Tak samo, jeżeli teleportujemy się poza mapę, na ten... w kosmos, nie? Też momentalnie giniemy. No! Zamykaj się, chłopie. 3. Teleport jest fajne zakręcie, bo wymaga tylko i wyłącznie many, więc nie zżera nam żadnych klejnotów czy tam innych zasobów tego typu. To jest całkiem spoko moim zdaniem rozwiązanie, bo... Kurde. To jest całkiem spoko rozwiązanie. To jest całkiem spoko rozwiązanie, dobra. Czyli tu mamy wszystko po odcinaniu, jeszcze została nam ta część. Tutaj 3, dobra, pora. Jeszcze ciach. A, proszę bardzo, tutaj jest dźwigienka. Dobra, zróbmy 5 pól. O, właśnie, bym dał 6 pól, to byśmy wylądowali w ścianie i by się gra nam zakończyła, nie? Dlatego warto zapisać. Zwłaszcza w tym lochu, ponieważ ten loch zawiera w sobie jednych z potężniejszych przeciwników w tej grze. A przynajmniej na tym etapie. Dobra, mieliśmy wrócić do tego gościa, nie? Cut the branches and return to me. Next is stone. It's full of blocks. So push them around, expose 6 rocks. Okej. Okay. No i teraz mamy zagadkę z kamieniem. Dom kamienia.
Home of the Stone. Dobra. Kamienny golem. Okej, okay, 8 klejnotów taki jeden cwaniak daje. Dobrze, te golemy dają dużo klejnotów, też jednocześnie dużo doświadczenia nam dają. Więc... no... warto się nim, z nimi zaprzyjaźnić. Na razie tutaj nie będziemy... nic... ojej. Stefan, weź nam Brygidę Uzdrów. O matko. No dobra. Dobra. Chodron. Czuć błyskawice, aczkolwiek nie jest na pewno, czy nie są golemy na błyskawice odporne. Ale... zobaczymy. Ewentualnie Elemental Storm. Stałe 250? Nie no, 100 many. Szkoda. Szkoda. Weźmy błyskawica. Dobra. Dobra. Power Cure na Brygidę. On musi... ta popka musiała niżnie on szepnąć. Chyba jeszcze nie mamy tego fajnego zaklęcia, co ten rzucało się go i miało się. W sensie ono takim taką wiązką kilka pól przed nami leciało. No dobra, spróbujmy megavoltami. Dobra. Lightning Bolt. Inferno było takie, kurde. Nie, Inferno chyba było takie. Incinerate to jest punktowe zaklęcie. Magic Arrow, Mega Bolt, Power Shield, Recharge Item, Shrap Metal. Dobra. Chodron, walnij go. Ha, proszę bardzo, Chodron walnął i pobił golema. W sumie ja tego wam nie powiedziałem, dlaczego to jest możliwe, że Chodron może taką lichą bronią, jaką jest srebrny srebrna lacha. Chyba ile to ten? Srebro daje jej plus 4 do obrażeń i ile taka lacha jedna? Niech sobie sprawdzę. 2d4, nie? Od 2 do 8 plus 4? Czyli od 6 do 12. Czemu taki golem po utracie połowy życia, no powiedzmy połowy życia, dostaje jedną lachę? Dlatego, że oprócz poziomów, poziomów, dostajemy dodatkowy atak na rundę, na turę. Czyli to znaczy, że swoją bronią Quahodron w swojej turze wykonuje dwa takie ataki. Ergo, to się chyba też zaklęć tyczy. Czyli ważne jest to, żeby właśnie sprawdzać takie rzeczy. Bo nie będzie nic. Oprócz tego jednego mega kredytu. Tak, skrzynka jest pusta. Kto weźmie? Oczywiście, że Brygida. Więc to jest tylko tak, że jeden atak na jedną turę, na turę przydziela się, znaczy przypisujemy naszym bohaterom. Tak nie działa. Znowu mamy do czynienia z golemami. O! Tym razem Kryela. Dobra.
powiedzmy spoko sposobem jest właśnie zmiękczać takie golemy na ten, na... przed walką w zwarciu. A, tu z kolei też jest za otwarta skrzynia. My trochę właśnie dytuję w tym lochu, że mało tutaj skarbów jest. To jest właśnie przydowód na to, jak mało skarbów jest w tej grze w poszczególnych lochach. No dobra. Ale... No dobra, co z tego? Ano z tego to, że tu mamy z kolei wejść drzwi do przycisków. Tak będzie łatwiej, nie? Tutaj, tutaj i tutaj. Powiem tak, musimy generalnie sześć, mamy kilka bloków, musimy sześć skał odsłonić, nie? Jeżeli przyciśnimy, to taki blok jeden zamieni się w skałę. Przyciśnijmy przycisk, nie? Mamy bloków raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wszystko przyciśniemy tak. No właśnie, część bloków zamieniła się w skałę, a część nie. No dokładnie jeden, dwa dokładnie się zamieniły, nie? Jeden się też przesunął. Pamiętam dokładnie, czy to dobrze robi, ale chyba to było tak. Północny i środkowy. Albo środkowy i północny i... ja teraz coś pomieszałem, tak? I teraz będę znowu... No dobra. Wróćmy do tego. W ogóle ustawmy je na domyślne, nie? No to chyba zdaje się był jeszcze jeden. O właśnie. Południowy i chyba środkowy to było. Taka była kombinacja, o ile dobrze pamiętam, ale mówię, mogę się mylić. No i srogo się mylę. Dobra, a jak na przykład... Cisny północny? To mamy co? To mamy... skał. Raz, dwa, trzy, cztery. Udało się w jakiś sposób te bloki dwa. Zamienić. Och, mamy rozwiązane. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A jeszcze ten musi być chyba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Proszę bardzo, mamy zagadkę rozwiązaną. Odsłonięte jest sześć skał. Dobra. Możemy się spokojnie wracać. Zagadki nie są generalnie w czwartej części jakoś super skomplikowane, aczkolwiek no niedzielnemu graczowi mogą przysporzyć trochę problemów, nie? Wiadomo, jak to z zagadkami jest. Ale... O, oczywiście. Dobra, to się skorzysta z okazji, się prześpimy w takim razie. I rzućmy dzień czarostwa. Dzień ochrony i ochrony przed żywiołami.
Połącz mi to i zróbmy odsłonięcie wszystkich tutaj. Korytarzy, dobra. Ciach. Ciach. Dobra. Plakietka u podstawy statuły brzmi... Czy na plakietce pisze, nie? Dom żelaza. No to wchodzimy. Zwróćcie uwagę, że coraz potężniejsze golemy się nam pojawiają, nie? No właśnie. 10 klejnotów już taki daje. Wcześniej było 5, teraz później było przy kamiennych 8. Teraz daje nam taki żelazny golem 10. Golem 10. No dobrze, bo trochę uzupełnimy sobie klejnotów. Zwłaszcza, że ich dużo nie mamy. O, 305 klejnotów już mam, proszę bardzo. A klejnoty same w sobie nam się przydadzą. Jak będziemy w lokacji o tytule Jaskinia Magii, czy coś takiego. Magic Cave w każdym razie się nazywa. Oczywiście kolejny mega kredyt, jakby komuś brakowało. Szkoda, że właśnie tych mega kredytów nie da się wymienić na złoto. Choćby w części piątej. Au. W części piątej, albo na złoto, albo na klejnoty. Bo jak już mówiłem, ta gra naprawdę cierpi bardzo mocno na debalans ekonomiczny. Dobra, tu mamy dźwignię. Na razie ich nie ruszam. Na razie zostajemy w spokoju. Z tego co pamiętam, trzeba będzie i tak wszystkie przesunąć. Ale znowu, to nie jest jakaś super kombinacja, żeby trzeba było je super zapamiętywać, coś takiego. Ja pamiętam, że za pierwszym razem przyszedłem ten loch bez zaglądania do solucji. W ogóle czwartą część chyba, w ogóle przechodząc czwartą część Might and Magic, w ogóle do solucji nie zaglądałem. A no właśnie. A no właśnie. Musimy ten blok sobie odsłonić, nie? No to... Pyk. I pyk. Chyba mamy przejście już otwarte. Nie ta strona tutaj, panie. O, właśnie, mamy przejście otwarte. A nie mamy otwartego tam. Mam jakieś takie dziwne wrażenie, że trzeba też będzie... Nie trzeba będzie chyba tego... Tych po prawej stronie dźwigni. Na północy i południu. Przesuwać, ale tego nie jestem pewien. No dobra, i co? Mamy wszystko... Okej. Okay. Okej, okay, żelazny golem. Dobra, no to w takim razie... Au. Widziałem, ostatnio zagrałem kolesia, znaczy gościa, mam zagranicznego gościa, nie? Tyle podważy, żeby tego w to nie wdepnąć, bo będzie źle. Widziałem ostatnio, właśnie zagrałem gościa zagranicy Magic World of Zin. Gość niby twierdzi, że grał w tą grę wiele razy. Twierdził w każdym razie w ten sposób, tak, że grał wiele razy w tą grę, ale... Jakoś mi się nie chce wierzyć, zważywszy na fakt, iż... Zapiszmy. Nie wierzę temu miejscu.
Jeszcze raz. Oglądałem Zagrajmy, nie? Ostatnio kolesia, który twierdził, że zna się dobrze na tą grę, że przechodził ją wiele razy i hurdur, nie wiadomo ile grał w tą grę. No okej, spoko, nie? Tylko jedna mierze zastanawia, mój drogi kolego po fachu ze Stanów Zjednoczonych prawdopodobnie. Skoro tak dobrze znasz tą grę, to dlaczego? To dlaczego nie używałeś na przykład w niej zaklęć wspomagających, a on tych właśnie zaklęć nie używał? Ach, to włącza teleport. Dobra, pytanie ze 100 punktów. Czy ten teleport, który był wcześniej, gdzie on nas przenosi? Zapisz grę. Okej. O, tego nie pamiętam, powiem szczerze. Dobra. 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 Czyli wszystko wiem, że to przenosi nas po prostu do tych sal z golemami, gdzie były otwarte skrzynie, znaczy splądrowane skrzynie. Dobra, ja jestem na tak, zobaczmy gdzie nas dalej przyniesie ten teleport tutaj. Bo wiem, że teleport, który otworzyliśmy, ten tutaj, na środku tej sali, przenosi nas do miejsca południe, czy... Dobra, zapiszmy i zobaczmy, gdzie to nas zabierze. Okej. Okay. Południe nas zabiera... Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra. Wschód. Okej, okay, tutaj. Zachód. Tutaj. Okej, czy północ będzie nas... Dobra, dobra. Dobra, 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 dobra. Czyli musimy się po prostu wrócić do miejsca, z którego... Żebyśmy to po prostu... Czyli to jest taki teleport... powrotny, nie? Taka pułapka pseudo, można tak to powiedzieć. Że myślisz sobie, że Hurdur będą fajne skarby? A to nie... No tak, bo przynosi nas... Jeden teleport przynosi nas do pierwszego, drugiego pokoju, tego w komnacie kamienia. Trzeci przynosi nas do komnaty drewna, a czwarty przynosi nas bezpośrednio do początku komnaty żelaza. Okej, okay, dobra. Czyli chodźmy tutaj. W takim razie. Wszystkim może się prześpimy najpierw. To jest godzina w ogóle czasu gry, bo... 7 rano, dobra. Trzecia w nocy. Odeśpimy jeszcze trochę. Dobra, i dzień ochrony, dzień czarostwa. Ochrona przed żywiołami. Okej, moi drodzy.
Nie wiem, jak długo gramy, poczekamy, bo gramy sobie jeszcze 5-10 minut. Będę kończył, ale to, co za chwilę nas czeka, to będzie makabra. Znaczy jeszcze nie. Na razie jeszcze nie. Okej, okay, spokojnie. Bez nerwów. Bez nerwów, spokojnie. My na razie zestaw dotychczasowych golemów. Mhm. 18. Na razie nie jest źle. Na razie nie jest źle, gorzej bywało. A jak tylko przekroczymy ten teleport, który znajduje się na środku tej sali, to się zacznie. O kurde. Ale dobra, dobra. Nic na razie nie mówię. Plakietka na podstawy statuły głosi, czy tam można w nim przeczytać. Dom diamentu. Tamty oczywiście mega kredyt, ale już kątem oka można dostrzec. No właśnie. Ten kolega ma 1000 punktów HP na poziomie normalnym, na poziomie Warrior ma ich chyba 2000. Czy ja mam Golem Stopper? Oczywiście, że nie mam Golem Stopper, ale albo coś takiego, ale chyba znasz, chyba... A nie, to myślałem, dobra, ty masz nie miecz, ale łuk masz przeciwko golemom. Dobra, co zrobić? Masz Hadensing Sword, nie? Nie gadaj, że ja ci tego nie kupiłem. Nie gadaj, że ja ci tego kurde nie kupiłem, bo... Dobra, masz 45. Ładujesz w niego. Okej. Okay. To samo, Dancing Sword. A ty, Stefan? Nie wiem. Możesz rzucić Power Skewer na siebie. Ała, no właśnie, nie? Dobra, Dancing Sword. Uff, 20 klejnotów. Jak jeden cwaniak. Ale zwróćcie uwagę, jak on nas poturbował. A tutaj ich będzie jeszcze chyba 5 na pewno. Na pewno jedna trzyosobowa grupa. Więc trochę tego będzie tutaj. Power credit bierzemy. Zaraz, moment. Zróbmy może tak. Tu jest oczywiście mur do przybicia. Zaraz to zrobię, więc przybijemy go. Będziemy walić głową w mur. Ale... Dobra, najpierw zapiszmy. Jep.
Dobra. Spokojnie. Spokojnie. Spokojnie, bez nerwów. Au. Dobra. O, widzę, że Dancing Sword idzie ten... wiązkowo. Dobra. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Powiem tak. Powiem tak. Golemy diamentowe. Jak pierwszy raz tu podchodziłem na poziomie, to było jeszcze Warrior, tak? Wtedy myślałem, że o Warrior, co tam, przynajmniej trójkę, to z Warriorem sobie poradzę. No, na poziomie Warrior tutaj w tej grze. Te potwory potrafią dowalić nam jeszcze, dosrać. A do tego jeszcze. Na poziomie też Adventure nie są też takie słabe. No 1000 HP to, to nie w kit muchał. Na szczęście, i to chyba jedyna ich zaleta, dają dużo doświadczenia. Zobaczmy, czy już nasi bohaterowie będą w stanie awansować na poziom 16. No, będą stanie. No. Dobra. No to idziemy. Jak już mówiłem, będę chciał najprawdopodobniej, no będę chciał przede wszystkim ogólnie. Będę chciał dwa na raz. No dobra. Błąd! Nie przespałem się. Nie przespałem się. To był błąd. Dobra. Jeszcze raz. Dzień czarostwa. Dzień ochrony. I ochrona przed żywiołami. Ja bardzo jestem ciekaw. Jak ten koleś, bo oglądam to, zagrałem na bieżąco, o którym mówiłem wcześniej, nie? Oglądam to, zagrałem na bieżąco i się zastanawiam, jak ten koleś bez sobie wspomagaczy poradzi tutaj. Dobra. Jedziemy, nie? Dancing Sword. Na szczęście Dancing Sword jest zaklęciem grupowym. To znaczy atakuje wszystkich przeciwników po kolei. No tak, bo oni tak umieją. Zapomniałem, że oni potrafią te golemy. Mają szansę na nie zabicie, tylko na... O Boże, ogłuszenie. Ogłuszenie naszych herosów. Utratę przytomności. Dobra. Pochodzą Dancing Sword. 40 golemów. Wow. No, na 40 tych klejnotów. Dobra. SP50, SP50, dobra. I cofajmy się znowu. Dzień czarostwa. Dzień ochrony. I ochrona przed żywiołami. Gdzie to jest?
No idziemy, jedziemy dalej, nie? Dobra. Dancing Sword. Au. Zobaczcie, nawet Brygida, nawet z bonusami do trafień i do obrażeń, czy do trafień tutaj się liczy, nie? Nie trafia sobie tego kolesia. Dobra, Stefan, weź ty Power Cure. O kurde. Trzech! Jaja se robicie? Dobra, może... Okej. Okay. Ja tego chyba nie wytłumaczyłem, ale możemy sobie oczywiście wyznaczać, którego przeciwnika chcemy atakować, nie? To jest przydatne, jeżeli mamy zróżnicowane grupy oraz takie grupy, gdzie jeden przeciwnik jest osłabiony bardziej od reszty. Jak w tym przypadku. Kurde! Mogę to przypłacić śmiercią bohatera. Podnoś ją do cholery. Pachodron. Wow! Jeszcze 3, 365. Ile taki ten golem tych zadaje obrażeń? Znaczy, dostaje, daje tych, daje... No, ile daje taki golem doświadczenia? Zaraz sobie zobaczę. O, jest. Diamond Golem. A też te liści, obrażenia 1000, 30 tysięcy, 30 tysięcy tego. Doświadczenia. No dobra. No to już mniej więcej wiem, że 30 tysięcy doświadczenia. 3 razy 6, 180 doświadczenia, już mamy 1000 oczywiście. Załatwione, a to chyba nie będzie ostatni chyba tutaj z tego co pamiętam. No dobra, dobra, dobra. Pomalutku, bez pośpiechu. No bo teleport mamy, więc... Oczywiście pierwsze co robimy to... Mega kredyt bierzemy. Spytacie się pewnie po co i tak już masz przecież mega kredyty. To prawda, ale chcę wam też pokazać ile maksymalnie tych klejnotów, znaczy klejnotów, kredytów możemy wziąć, a poza tym no... Nie mógłbym spać po nocy. Jeśli bym tych klejnotów, tych kredytów nie wziął. Dobra, przechodzimy przez teleport, ale najpierw może się... O, właśnie, nie? Day of Sorcery. Day of Protection i... Ochrona przed żywiołami. Dobra, jedziemy. Pyk! Dobra. Jesteśmy w nowym miejscu, absolutnie nowym miejscu. Dobrze.
Nie lubię. Nie lubię tego, jak mi się. Tam. A zaraz, a propos tych golemów i innych stworów. Wood Golem. Doświadczenie 10 tysięcy. Stone Golem. Doświadczenie 20 tysięcy. To też nie mało. No i Iron. ...25 tysięcy doświadczeń. To, czyli najsłabiej doświadczenie daje nam oczywiście golem drewniany. Najmniej doświadczenie nam daje, nie? Dobra. Czekajcie, sobie tylko przewinę do... O, właśnie, dobra. Mam otwartego klubbooka na drugim komputerze. Na laptopie w sensie. I właśnie tam... Właśnie tam... O kurde! A! Spokojnie. Stefan, weź się ulecz. Mam otwartego... Chciałem dokończyć tylko... dokończyć tylko... Mam otwartego na drugim komputerze klubuka, nie? Tam wszystko jest. Hot! Statystyk poszczególnych prefiksów, sufiksów do list potworów właśnie i innych tego typu przydatnych rzeczy. Okej. Okay. 33 klejnoty. Dobra. Ja mam nadzieję. Dobra, to kamień mienny tylko. I kolejny diament. Diamencik kolejny. Dobra. Żelazo mają całkiem sporą, jak widzę, klasę pancerza. Dancing Sword. Ojej! Zapomniałem najważniejszego. Dziady mogą niszczyć nam broń. Dobra. Czyli trzeba będzie, jak stąd wrócimy, trzeba będzie koniecznie udać się do miasta i to wszystko. To wszystko tutaj ponaprawiać. No diamentowe tak potrafią, nie? One umieją niszczyć broń. Z każdym celnym uderzeniem, trafieniem. Cokolwiek. Dobra, kolejny mega kredyt. Okej, skrzynia. A w skrzyni 3000 klejnotów. Dużo i to nam się bardzo przyda. Dlaczego? O, powiem tak. Albo na razie nie powiem, żeby po prostu nie ten, nie ten. Nie spoilować. Co mamy? Mamy teleport i statuę. Zanim wejdziemy do teleportu, trzeba przeczytać, co jest na statule. Napisano na plakietce: All is set
It is plain to see, master of the golems, I know double thee. Wszystko dobrze zrobiłeś, nadaję ci tytuł mistrza golemów. I chyba dostajemy za to plus jeden do poziomu. No. Jeżeli byśmy chcieli bardzo manczkinować, to właśnie byśmy musieli... Znaczy powiem tak, generalnie w tej grze, jak już mówiłem wcześniej, poziomy na wyższych, im wyższe poziomy, tym to bardziej kosztuje ich awans na poziomy. W poziomie. Znaczy awans postaci kosztuje im wyższy poziom. Właśnie tego typu miejsca, jak ten grobowiec golemów, jak to miejsce w chmurach przy pierwszej wieży, które wam pokazywałem z poprzednich odcinków. I parę jeszcze innych miejsc dają nam permanentnie ileś tam poziomów. Choć plus jeden do poziomu chyba jakoś tak. Więc to się akurat opłaca. Jeżeli chcemy bardzo manczkinować w tej grze, to... Znaczy, jeżeli bardzo chcemy manczkinować w tej grze, to... To właśnie uprawiać tak zwany power gaming, to no to właśnie chcemy do grobowca golemu chcemy pójść na przykład na poziomie 20, albo tam już którymś z tych wyższych, ale no nie przesadzajmy, zwłaszcza że 3000 sztuk klejnotów, jakie tutaj zdobywamy, się chyba nam bardzo przyda na obecnym etapie, więc no. I tak źle nie jest, powiem wam. Zobaczmy jeszcze sobie w ogóle tam ten level dał ataków. 4 ataki, proszę bardzo. A bo to chyba od klasy zależy. Albo i nie. Albo i tak. Już sam nie wiem. Dobra. Oczywiście teleportuje do wyjścia, więc możemy spokojnie z tego miejsca wyjść, opuścić je w końcu i zakończyć ten odcinek, moi drodzy, więc nie przedłużając długo, ja jeszcze skoczę do miasta. W następnym odcinku widzimy się w River City albo w Newcastle. Jeszcze zależy, gdzie zdecyduję, jak to wszystko będzie. Więc ja na razie z Vandelf. To było World of Zin do następnego odcinka. Na razie, cześć.